Naszym kolejnym rozmówcą jest najlepsza obecnie polska podkarka, nowa gwiazda polskiej lekkiej atletyki, czyli Karolina Kołeczek. Karolina 12,94. No, to jest naprawdę wielki, 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 wielki sukces. Tak, jest to dla mnie ogromne zaskoczenie, bo nie spodziewałam się, że w tym sezonie jestem w stanie tak szybko pobiec. Aczkolwiek no, zakładaliśmy z trenerem na ten sezon 13.05, a to wielka niespodzianka. Udało się złamać tą magiczną barierę 13.0, z czego naprawdę bardzo się cieszę. Co czułaś, jak zobaczyłaś ten wynik na tablicy 12.94? Jaka była twoja pierwsza myśl? Pierwsza myśl to było takie niedowierzanie. Jejku, 12.94, co ja zrobiłam? Jej, to jest po prostu niemożliwe. Na pewno fotokomórka się pomyliła. Takie miałam pierwsze odczucia, ale później patrzysz, czy skorygowali na 12, bo tam wyświetliło się 12.95, jeszcze skorygowali na 12.94. To po prostu no, takie emocje, no po prostu nie do opisania, no naprawdę. No, no bardzo się cieszę i nie sądziłam, że w tym, tak jak powiedziałam wcześniej, nie sądziłam, że w tym sezonie mogę złamać tą właśnie barierę 13 sekund. No i udało się, no. Teraz Mistrzostwa Europy w Zurichu, na pewno masz naprawdę wielkie szanse na finał i żeby jeszcze dodatkowo pokazać w tym finale, jak dzisiaj w Polsce biega się przez płotki. Tak, na Mistrzostwa Europy oczywiście tam mierzę bardzo wysoko, mierzę w finał, ale czy ten finał uda się zdobyć, no to nie wiem. No, pamiętam w poprzednich latach wynik poniżej 13 sekund dawał awans do finału, nie wiem jak będzie w tym roku. Na pewno będę walczyć do końca i będę starać się wypaść jak najlepiej. Wiem, że dziewczyny na pewno będą także w wysokiej formie, ale takie zawody na pewno będą dużo weryfikować. Jakaś dobra dyspozycja dnia, to są oczywiście płotki, może się któraś przewróci, oczywiście ja źle nie życzę, ale to jest po prostu sport, jest pełen niespodzianek, więc może szczęście się do mnie uśmiechnie i będzie dobrze, no i wejdę do tego finału. Aczkolwiek jak się nie dostanę do finału, a zrobię rekord życiowy, no to z uśmiechem na twarzy mogę wracać do domu i na pewno będę bardzo zadowolona i na pewno będę miała tą satysfakcję, że byłam i wszystko się tam fajnie ułożyło i się pokazałam też z dobrej strony.